Bracia i siostry, każdy z nas pisze własną, jedyną i niepowtarzalną historię życia. A wszystko zaczyna się w rodzinie. Dom rodzinny jest synonimem szczęścia. Kiedy jednak przybywa nam lat, zaczynamy coraz częściej opuszczać rodzinny dom, opuszczać rodziców i rodzeństwo. Aż przychodzi taki dzień, kiedy ta decyzja jest jednoznaczna. W imię miłości do tej jedynej osoby, w imię budowania nowego, własnego domu, opuszczamy dom rodzinny. Bracia i siostry, w życiu naszym pojawia się pytanie, co jest najważniejsze? Zdobycie zawodu, praca, posiadanie dóbr materialnych. To wszystko jest ważne. Ale na pewnym etapie odkrywamy, że przygoda z rzeczą człowiekowi nie wystarczy. I dlatego człowiek pyta, kto w życiu jest najważniejszy? Zaczyna szukać odpowiedzi na to podstawowe pytanie. I oto w pewnym czasie dochodzi do takiego wniosku. To ty jesteś tą jedyną osobą, dla której warto żyć, z którą warto połączyć swój los na dobre i na złe, aż do końca ziemskiej wędrówki. Człowiek nadal kocha ojca i matkę. Nadal kocha swoich bliskich, rodzeństwo, przyjaciół, ale mówi, ciebie kocham bardziej. Moniko i Bogdanie, każdy z was pisał własną historię swojego życia, każdy osobno. Stawialiście sobie to pytanie, które stawiają ludzie młodzi. Co w życiu jest ważne? Zawód, praca, wykształcenie. Wybraliście służbę w Wojsku Polskim. Powiedzieliście, to jest dla nas ważne. Chcemy iść tą drogą. Chcemy służyć ojczyźnie. Ale stawialiście sobie również pytanie, kto w życiu jest najważniejszy. I doszliście ostatecznie do takiego wniosku, że dzisiaj usłyszymy tu przed ołtarzem, w tej niezwykłej scenerii. Moniko, pośród wielu wartości, ty jesteś dla mnie najważniejsza. Bogdanie, ty jesteś dla mnie najważniejszy. Postanowiliście budować swoje szczęście na uczuciu, bo miłość to ważne uczucie, to fundament wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, ale równocześnie to świadomy wybór, wolny i świadomy wybór. Słowa ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. Znaczą tyle, biorę za ciebie odpowiedzialność na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, aż do końca moich dni. Drodzy nowożeńcy, pamiętajcie jednak, że uczucie miłości, chociaż najpiękniejsze, może obumrzeć. Ktoś tak pięknie powiedział, można żyć wczorajszym chlebem, ale nie da się żyć wczorajszą miłością. Dlatego potrzebna jest troska o to, by to uczucie ciągle pielęgnować, by to uczucie nigdy nie wygasło. Ale moi drodzy, potrzebne jest ciągłe podtrzymywanie tej świadomej decyzji. To ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Kiedy się zatrzyma
zaczyna dramat w małżeństwie, w rodzinie. Wtedy, kiedy oto ktoś inny w moich oczach zyskuje większe uznanie, większą wartość. Ponieważ człowiek jest tylko człowiekiem, ponieważ człowiek jest słaby, dlatego przysięgę małżeńską nowożeńcy będą kończyć słowami: tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i Wszyscy Święci. Bo jeśli ktoś buduje szczęście w oparciu o Boga, jeśli ktoś podczas swojego życia małżeńskiego i rodzinnego korzysta z Bożej pomocy przez sakramenty święte, przez modlitwę, to wygra. Wielokrotnie błogosławiąc małżeństwa, pytałem ludzi, którzy celebrowali 50., 60. rocznicę swojego ślubu. Zawsze odpowiadali: nasze małżeństwo nie było małżeństwem idealnym, ale z Bożą pomocą rozwiązaliśmy wszystkie problemy, które pojawiły się w naszym życiu. Moi drodzy, to podniosłe wydarzenie. Podczas tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę jest okazją, abyśmy powrócili do tego momentu, kiedy to my zaślubiliśmy się z naszą ojczyzną, kiedyśmy składali przysięgę wojskową, a funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei wypowiadali sakramentalne ślubuję. Moi drodzy, ślubuję, przyrzekam, to znaczy biorę odpowiedzialność za to wielkie dobro, jaką jest ojczyzna. Biorę odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo. I wiemy, że to też jest przyrzeczenie na dobre i na złe, aż do końca swoich dni. Bo żołnierzem się jest, a nie bywa. Patrzę tutaj zawsze z wielkim szacunkiem na weteranów i kombatantów. I dziękuję wam za to, że jesteście z nami. To właśnie w przysiędze zobowiązujemy się do tego, że dla ojczyzny nie będziemy żałować krwi, a nawet życia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Drodzy pielgrzymi, bracia i siostry, po to tu jesteśmy, abyśmy zadali sobie pytanie o wierność przysiędze, o wierność naszemu ślubowaniu. I tak jak powiedziałem do nowożeńców, to wszystko może zdewaluować się. To wszystko można stracić. Dlatego potrzebne jest ciągłe odnawianie, ciągłe przypominanie sobie tego, do czego się zobowiązałem. Małżonkowie, którzy w jesieni życia potrafią patrzeć sobie w oczy, trzymać się za ręce, dają piękne świadectwo tego, że miłość jest możliwa, że wierność jest możliwa. Najstarsze małżeństwo, jakie błogosławiłem, miało skończone 75 lat i wyglądali, jakby wczoraj był ślub. Nie tylko w dobrej kondycji fizycznej, ale widać, że emanowali miłością do siebie nawzajem. Wielokrotnie odwiedzając małżonków w ich domach rodzinnych, byłem zbudowany tym, jak jeden drugim się opiekuje. I nigdy nie zapomnę takich świadectw. Nie brak panu sił, nie brak pani motywacji. I padała odpowiedź: a tak, jeśli brakuje sił, to idę dodatkowo w tygodniu i klękam tam, gdzieśmy z mężem ślubowali sobie miłość i wierność.
wracam do domu posilony Słowem Bożym i Eucharystią i biorę się do roboty. Nigdy nie myślałem o tym, by oddać żonę do domu starców. Póki sił, będę się nią opiekował. I tak jest w drugą stronę. Moi drodzy, jakże lubię słuchać opowieści weteranów i kombatantów. I tych, którzy szli spod Lenino. I tych, którzy szli daleką drogą. Przez Włochy. Przez Iran. Przez Palestynę. Oni chcieli służyć tylko i wyłącznie naszej ojczyźnie. Choć bili się daleko poza jej granicami, to mówili, że ich serce biło miłością ojczyzny. Lubię słuchać historii powstańców warszawskich, bo oni, złożywszy ślub na wierność Bogu i ojczyźnie, tej wierności dochowali. Dlatego, moi drodzy, ten ostatni etap naszej pielgrzymki przed wejściem na Jasną Górę i ten niezwykły przypadek, że tu będziemy świadkami zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przez żołnierza i żołnierkę, noszących jakże bliskie naszemu sercu mundury. Niech to wydarzenie będzie jeszcze okazją do tego, by umocnić się w tym, cośmy ślubowali, abyśmy pozostali do końca wierni Bogu i ojczyźnie.